kurde, nie. Jest Jon. Nie, ja zajechałem. To kurwa jest. Nie, ale ten daw żółty fajny miał. No, ten żółty fajny. W sumie taki złoty, nie? Ale powiem ci, że ja tak go strzeliłem, wiesz. Na suwaku, no nie. Ty, Kacper, masz swoją naczepę? No. Widać Schwarzmullera na multiku już. No. Ale to jest moja, a nie z rynku przesyłek. Czekaj, coś miałem jeszcze. A to z rynku przesyłek chyba było widać, a tamtych nie było widać. Nie. Twoje było widać, ale z rynku przesyłek nie. Czekaj, zaraz, kurwa. Dobra, weź się, Kacper, ustaw, zrobimy fotę. Szkuj, tamten się, kurwa, tutaj ustawi, już niech mu będzie. Napiszcie mu grzecznie coś w stylu wypierdalaj. Nie, niech no, siedzi. Nie, no pytałem go na tym. Niech siedzi. Żartuję, żartuję. Czy jest na radiu, czy go nie ma. Delikatnie chomik, żeby nie było. A później jak zajadę na miejsce kiedyś tamto. Kacper, dalej trzeba było stanąć. Tam najlepiej za płotem. Ja pierdolę, ten jak zwykle, nie? Ja ci mam dystans połączny. Moim zdaniem właśnie taki minimalny dystans byłby dobry. Moim zdaniem okaże, my zaś za blisko akurat stoimy. No w sumie ze wszystkich to tylko młody ma maseczkę na tym, na grillu, robili także. Te foty? No. Nie. Czekaj. Palę tego lighta. Od lighta. Ja w sumie mogę poprowadzić, nie widzę problemu. Czyli co, lecimy tak jak mapę pokazuje? Tak, bez żadnych mód. Ale ta, poczekajcie, bo... tam ci wyjeżdżają. Tak, to już niech przejadą sobie, to już poczekamy jeszcze parę minut. Kurwa, piwo mi się skończyło. Ja pierdolę. Lecz zdążysz. Mam podwójkę. Ośmiopak. Gdzie tam ci są? Czekaj. A, tam pojechali. Ja już widzę tyle strasznie. Czego oni jeszcze wyjeżdżają? Ja. To od razu czekam na telefon od ekspedycji, ode mnie z roboty, że kurwa jadę na Kamienną Górę. O, ale bardzo dobrze, oni jadą gdzie indziej niż my jedziemy. Na TWR jeszcze, o. Czyli mi pokazuje akurat na nową stronę mapo. No nie, bo oni tam skręcają w lewo, a my jedziemy prosto. A, no tak. Tak, oni w lewo, no my prosto. Ja. No. Ej, jaki tu jest duży parking, ty, do niego jest dostęp? W którym jest ten parking? No tutaj, czekaj. A nie ma do niego dostępu chyba. No, ale zjebali, ty. Dużo mi to mówi. Tutaj. Wiesz co, tu jak oni jadą, czekaj, jak jest rondo, nie? A no, jest tam taki wielgaśny. Wyjeżdżasz z hotelu i jedziesz tak jak oni jechali, prosto i po lewej stronie masz taki wielgaśny parking, taki naprawdę duży. A no, faktycznie jest. Patrz, i nie ma dostępu do niego. Zjebali, po prostu zjebali. No. Dobra, to co? Let's go! Oni przyjechali, to startujemy. Kto chce prowadzić? Ja prowadzę. A wszyscy razem mieliśmy obok siebie. Dawaj, młody. Ja mogę zamykać, jak chcecie, żebym się nie wyróżniał za bardzo w konwoju. Dobra, póki co oczywiście 6 dyszek lecimy, wszyscy wyjadą, nie wiem kto tam będzie zamykał to. A kogo kurde nie mam na Steamie? Może ten random co tam z nami stał. A, może. Ja nic nie widzę na zerówce, jadę. Pierdaj gościu, to moje miejsce. Co, wyjechał za nami? Skręcił. Nie. Dobra, pojechali. No będzie piratem. telewizora. Nie, a może zaproponujemy mu dojść do firmy. Tak, ja na tym nie wygadałem, nic się nie odezwał. Ty widziałeś, Kacper, te koła z tyłu? Nie. No to najpierw zobacz na jego ciężarówkę, a później decyduj, czy go przyjmujemy, czy w ogóle go pytamy. Dobra. Nie było tematu. 7 dyszek ustawiłem, jak wszyscy wjadą na autostradę, to mówcie. Już ci krwawią oczy? Nie przyglądałem się, bo jest za daleko. Ja się przyjrzałem niestety.
To się zobaczyło, nie da się odzobaczyć. O to, to, to. Dobra, puściło. Dobra, ja to na autostradzie na razie 7 dyszek będę leciał. Kto tam będzie ostatni? Kacper. Ja. Jak wyjdziesz na autostradę i do nas dojedziesz, to mów. Trzymaj się prawej strony, dobra. A następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Coś mi ominęło? Nope. Pierdol. A tak zawsze. I co, ten Luka jedzie cały czas za nami? No. Trzyma mi się na dupie. No że tak właśnie jest 20-30 metrów za tobą. Gościu, to się tak dupie trzyma. No to jakieś roboty drogowe, więc będzie pewnie lekkie zwężonko. Nie mówiłeś na Civicu. Dobra, wyjechałem na autostradę. Ale dojechałeś do nas już? Nie. Jeszcze nie. To jak dojedziesz? To ciskaj tam, ciskaj. Dobra, no, to ja robię inaczej. No, pan najechał mi drogę. Co ty gadasz? No, widzę, Kacper wyprzedził. Grywaj go. Ale nie przyjrzałem się jego zakrętką tak. Jodek ścina cię strasznie. Badaj wyprzedza. Uwaga, wyprzedza. Pomóc mu nie wyprzedzić? Nie, nic nie rób, bo jeżeli coś zrobi, to ja go nagrywam, nie? Na razie 7 dyszek, ile jadę, niech on sobie wyprzedzi, niech sobie przejedzie, wpisuje. On mówi, że... No i co, no, i zwalnia? Mi się wydaje, czy ja cię nie mam znajomych, bo nie mam plamki twojej? Tak. No. Ale to czemu ja tu nie mam opcji tutaj? A nie wiem. No właśnie, kurwa. Dobra, panowie, 8-5 ustawiam. Okej. Ja teraz patrzę po Steamie. A, bo kurwa ten, zaloguj się mam. Dobra, wyjebał mnie ze Steama. Nie było tematu. Jeżeli on będzie tak dalej dohamowywał, to ja go za ten... Za... Chyba, że ja się zatrzymam na chwilę, zobaczymy co on zrobi. No będzie stał jak ta pizda. Z nami znaczy, pewnie. Nie, to będzie stał. 8-5. No to go w kanapkę. Oreo. Jak coś, to go zreportuje za jakieś tam, nie wiem, przeszkadzanie w konwoju czy coś, bo jest coś takiego. A jest 6 osób, żeby to był konwoj? Co? Tak 7 jest. Jak 6? Znaczy jest 6. Dobra, kurwa, jego kropkę policzyłem, nie było tematu. No, Kacper, co tak z tyłu zostałeś? No, mnie nie. I wszystko jasne. Nie było tematów. O, po lewej też jakiś fioletowy stał. O, kurwa, brat chyba. Ciemniejszy brat. To moi. Ziometek z VS-ki, wiesz, bo my jeździmy. Pink Expedition, coś takiego. Młody bardzo mnie tnie. Przypomnę ci, że jak wszystkich weź mnie, nie wiem czemu. No, bo pewnie masz pink. No właśnie cichego tak przycięło przede mną. O kurwa. Coś ty zrobił. Zagowałeś mnie, skinął. Ja ciebie? To odległości, panowie, odległości. Za wszystkich zrobię. Przecież ja nawet nie mam kurwa pingu, co ty gadasz. Młodego. O, mam 300! Dlaczego? No. Ja mam 180. No nie wiem, ja widzę, że wy wszyscy macie w okolicach tam 50-40. Ty, ale mi tak skoczyło na chwilę. O, zamrzeć 230. No to mówię, odległości trzymajcie. Kacper, wyprzedź mnie, wyprzedź mnie. Wyprzedź mnie, Kacper. Dobra. Wyprzedź mnie jak coś, bo mówię, no mi skacze, nie wiem czemu. No okropnie jest ping. Dwóch leci z tyłu, halo, uważajcie, dwóch będzie leciało z tyłu, wyprzedzałem. Dobra. Jak pojebusy oczywiście. No, to już pana reportujemy. To zajechał czy jak? Tak, zajeżdża drogę i blokuje. Oski no to lubi te reporty. Tak. Wysłałeś wczoraj? Oczywiście. I bardzo dobrze. Welcome in Deutschland.
kurwa, korcik, żeby... Wilkomen. Żeby zająć drogę, co? Żeby pomścić, skurwysyn. Jadę grzecznie. Dobra. Już mamy dwóch w takim razie. Ale... Kurwa. Uważaj, Kacper, uważaj. To już mam dwóch do raportu, bo ten mi chuj drugi ja zajechał drogę. Zapisuję. Ja też. Zapiszcie, dobra, no. 8-5, co? To trochę was może krótko, nie? O Jezu, jaka terenówka jest słaba twoja, masakra. To chyba 450 koni ma. O, panie. Najsłabszy silnik tam wziąłeś w niej? Nie, najmocniejszy. Coś między przedzalewym. Volvo, pierdolnie mnie, czy nie? Jak chcę pierdolnie, to ja go zatrzymam. Nie, nic nie rób, bo ja go będę reportował później, nie? Ale co, tego Nerota? Aha, też mam nagrywanie. Tak, jednego i drugiego, bo jeden i drugi. Jeden blokował, ja drugi mi zajechał, nie? Jak mnie stuknie. Pozdrawiam, jak ktoś z Polski. Obok mnie grzecznie pojechał. Drogi nie zajeżdżajcie, będziecie reportowani, wszystko się nagrywa. Kolego, czego drogę zajeżdżasz? Tu pozdrawiasz, ja a tu drogę zajeżdżasz. Jadę. No nie, no zajechałeś mi drogę, także wiesz... Ja raporcik mogę wysłać, nie? Ja sobie boczkiem jadę spokojnie. Was nie zajeżdżam. Dobrze, w takim razie jak tak, to... Bez naczepy jakiś jechał. W takim razie jak tak, to raporcik wysyłam. Spoko, ja też mam na lewie to zrobione, więc luzik. Nie ma problemu. Ja kurwa jechałem prawą stroną, ty mi zajechałeś, także... Rachunek prosty. Wow, wyprzedzałem lewą stroną. Ale nabrał mikrofon. Dobra, mistrzu, dobra, weź tam z tego konwoju, nam się odłącz i tyle. Okej. I mikrofon napraw. Postęp, pojechałem. Mikrofon napraw, ej. Ja już dawno od... Już, spoko, nara. Cieszymy się niezmiernie. Szerokość, życzymy szerokości. I po maniaku. Ale jego mikrofon, powiem wam, jest świetny, naprawdę. Dobra, ja na tego... Dobrze, mu mikrofon 879 też. No to ma dwa reporty, bo ode mnie jeden, od ciebie drugi, no to grubo. Tam rozumiem, że Kacpra macie na tym, na tabie. Tak. Ja mam, spokojnie. Dobra, stanu na środku drogi, ja jechałem lewym pasem, człowiek go wyprzedził. Skino, masz plecy? Wiesz, to Luka jakiś tam jedzie. Tak, widzę, że się trzyma cały czas. Bez naczepy. Sprawie coś będzie wylatywać, jakieś dwie ciężarówki, tylko to są jakieś takie no-name'y totalne, że uważajcie. No, mam CJ'a. Uwaga, wyprzedza. Dobra. Masakra, co tutaj się dzieje? Co tu się stanęło się? Dobra, no na razie prawym pasem można jechać cały czas. Dobra, widzę, to mi się kropka zbliża. No a zaraz będzie i zanim następny leci. Dobra, widzę. A skinę ma dalej plecy. Ale spokojnie, chłopaki lecą. Albo jego, albo mnie laguje. Wszystkich tu laguje. Wszystkich, no. Zambrzyk też mi podskakuje. No, bo są problemy z serwerami. Właśnie, z jedynką był problem, teraz widzę, że kurde na dwójce się zaczyna też problem. Tak, ale o. Kurwa, gościu ma lagi. Ty też. Ja pierdziu. Albo kurwa... No, nie wszyscy mają. Ja pierdziu. Kurwa. Nie, tu trzeba save'ować co chwilę. Zatrzymali się po prawej, uważajcie, po prawej stoją. Martin jest zajęty. I powiedzcie mi, jak ty kurwa masz sobie kombu, jak nie zrobić, jak kurwa problemy. O, 250 pinga mam, ale zajebiście. No ja też. 200. Ale to tak mi skacze dziwnie. No tak ja jak właśnie problemy 500. Z serwerem by były.
Ja mam sześć. Ty, ale ja zauważyłem, że kurde, w ostatnich dniach to cały czas oni mają problemy. Jak nie z jedynką, to z dwójką. Tak. Ale słuchaj, to zawsze... Pamiętasz poprzednim razem, jak była taka właśnie wielka aktualizacja, też był problem na początku. Dopiero no i tam serwer, to mi się wydaje, nie powinien mieć związku z aktualizacją. No widzisz, no coś ma, bo było. O. Oni nie bez powodu dają te takie mniejsze aktualizacje. No, poprawkowe, nie? No. Ale nie wiem, może poprawiają stabilność serwera. Kurczę, jak mi zamryk lata, no. Muszę zwolnić. Ty dam cichy, masz ile? 8.5 na przedzie, nie? Cały czas. Dobra, to ja sobie tak 8.2 ja dam. Tak, ja też. Tam w razie czego na finish, to jedźcie wszyscy za mną, później tam, nie wiem, jak wy macie różnych film, to wszyscy na jednej się zrespimy. Kacper, dużo większą odległość ode mnie. Za blisko nie, jesteś. Nie, dużo, nie, dużo nie. Więcej zrób sobie. Bo ja od zamrzyka też trochę odskoczę, bo... Ja mi na miejsce otrzymuję. No. Jest patologia. I znowu ten debil, uważajcie, lewym leci. Ten Luka? Tak. No widzę, wyprzedza. Kurde, w tym Duffy ten retarder jak głośno działa. No. Chyba gościowi się znudziło jechanie za nami. No nie, znowu kurwa widzę zwalnia. Jakie graffiti po prawej kurwa w tunelu było fajne? No. Co tam zauważyłeś, Lichy? Graffiti po prawej stronie było. Jak będziesz przejeżdżał pod tunelem. Ale mi się zatrzymuje, Medek, o Jezu. No to odstęp. To rzeczywiście graffiti. Daję ponad 100, tak na 120. Ty, to na mank Polacy to byli. Dobra, mi pod górkę trochę dzwonił, jakby co. Nasi tu byli. Bardzo zamrzyk metru ten, ej. Jedźcie, zamrzyk, jedź normalnie prawym, bo jak ten debil coś zacznie odwalać. Zamrzyk mnie wyprzedza, widzę. To będzie zamrzyk, nieciekawie. Ej. No, jak ja jestem usatysfakcjonowany. Kowoik, kilometry i dwa reporty. Te reporty to tak jak wisienka na torcie. No człowieku, no to jest takie, no kurde, jak normalnie nadzienie w jakiejś kurwa pralince. No dobra, mi ten Luka widzę zniknął z taba. No sakra. Nie, cały czas. No kurwa, no mi zajechaj drogę, debilu, no. Nagrywaj, Kasper. Nagrywam. No kurwa. I ale... chuj, dojechał mi drogę, zachowało mnie i... Widziałem, no. No i chuj, mam takie uszkodzenia, że... Fix. Co za pedał pierdolony. Mam o temu drogę zajechać. Wiesz co, Kacper, powiem ci tak. Weź z całego tego filmiku, który... Nie, nic nie róbcie. Z całego filmiku, gdzie on ci drogi zajeżdżał, tak? Zrób tak, że zrobisz kilka filmów. Nie łącz to w jedno. Środkowy pas łapiemy, środkowy pas. On właśnie leci środkowym, uważajcie. Zrób tak, że wytnij te momenty, gdzie on ci drogę zajeżdża podczas całej trasy i zrób osobne filmiki. Jeden, drugi, trzeci filmik. I jak będziesz wysyłał na niego reporta, to wrzuć trzy filmiki, co nie? Tak. Że on przez całą trasę, tak, i że przez całą trasę tak robił. Skikowany. No. I bardzo dobrze. Że przez całą trasę tak robił, to dostanie bana dłuższego. I zrób nie, że za ramming blocking, tylko zrób za przeszkadzanie w konwoju. Ej, chłopaki, a ja mam pytanie. Czy to wszystkich was laguje? Młodego wszystkich, laguje, czy to wszystkich. To mnie laguje. Wszystkich. Bo gdyby nie serwer. Wiesz, to bym młodemu wpierdolił i ja teraz nie wiedziałem, o co chodzi, nie? Czy to mój internet? Nie, to wszystkich laguje, także trzeba dystans taki tak. Dobre 150 metrów. Tylko, ja mam 110 do ciebie i to mi styknie. No, ale jesteś taki mądry. Lagi, a ty wyprzedasz no, bokiem. A co miałem zrobić? Wdupić ci się? Zahamować. Trzeba było zwolnić i zrobić to, odległość. No, zaraz we mnie walu, to nie. Zobacz, jak jestem daleko. Dajcie panie. Tam 8 dyszek. Dobra, 8 dyszek daj. Dla mnie bezpieczniejsze było na trzech pasach wysunąć się na środkowy, żeby go ominąć.
A nie byłem w stanie nic wam powiedzieć, bo... Oj, Renatka nie nadąża. Kasperek? Moja Renatka jest stara, panie, to się nie bój. Ona bije rekordy. Rekordy prędkości? Renatka ma zakwasy. No, prawdopodobnie. Kurwa, nie pamiętam jak to szło. Coś tam, zmiana rączki. No, tak, no, ty już doskonale wiesz. No i nieco ponad 1100 km nam zostało. 50 minut. No właśnie, szparak by się jakiś przydał. No, ktoś włączy? To trzeba by było się zatrzymać. Chyba, że ktoś z telefonu może włączyć. To ja na telefonie mogę, no tylko musiałbym, czekajcie, wejść na... Tychego? Chcecie tam zaprosić? Obojętne. Ale co wam puścić mam w ogóle? Nie wiem, jakiś... Nie wiem, jakiś metal... Disco polo? Nie no, cokolwiek. Wejdź tam, zobacz ewentualnie z tych, co było ostatnio i tyle. Amon Amart. Czekaj, Discord. Dinozaur Pimpuś. Tylko mi to chwilkę zajmie, dajcie mi chwilę. Spoko. Bo to kurde ciężko. Na czym było puszczone? Na szparagu? No, koło airportu jest. Możesz zrobić wykrzyknik P i wkleić. No, ja wiem, tylko muszę coś znaleźć, właśnie jakiś link. Koło airportu. No to ostatni możesz wrzucić, żeby coś cykało. Już, spokojnie. Coś tam znajdę. Wykrzyknik P mówisz? Tak. Ze spacją czy bez spacji? Spacja. You have to be voice channel to use this command. Kurwa, naprawdę? Za długo. No właśnie, ostatnio też ktoś miał problem, a ja wrzuciłem bez problemu. Nie, no muszę... Siemaski, no. No, muszę tak, dołączyć muszę do kanału, tak. Muszę dołączyć do kanału, żeby w ogóle coś takiego móc uruchomić. Z telefonu wejść na kanał. Tak. Czekaj, wykrzyknik P, wklej, cyk. O, odjdzie tychy tym razem. Działa? Dobra, mi zwolnił do 7 dyszek, uwaga. Pod górkę. 8 dych cały czas. No ja też mam tempomat na 8, ale... Nie, mi prędkość trzyma, ja mam 1 tonę. Działa czy nie działa ten DJ? Nie wiem, mam go chyba wyciszonego. Poczekaj, ja go muszę podgłosić. Na moim to gra, ma wyciszony gra, mikrofon. Coś tam a nie, gra. Dobra, coś tam gra, no. No, coś tam brzęczy. Dobra. Ale cię laguje. No to weź tam się... Kurwa, muszę wyjść z tego Discorda. Odwal się. Bo hamuję z tyłu. Hamuj, kurwa, ja do ciebie chyba z 200 metrów. Jodek, stop, zmniejszyłem na 135 aktualnie. No, muszę go podgłosić. To wyhamowałem. Szybko dam radę? O, coś tam słyszę. Ale jaka bania! Kurwa, dobra. Odbija. Udało się. Piękny, podgłosiłem go sobie trochę. Ty, ale patrzcie, ja odkryłem, kurwa, nowość. No. Jak nie chcę, żeby była muzyka puszczana na tym, na filmie, bo żeby mi go nie blokowało na YouTube, to mogę sobie, kuźba, przecież mieć wymutowanego na tym, co teraz jestem, a na tamtym mogę wejść do dodatkowym koncie na telefonie, chcę na słuchawkach słuchać. No widziałeś jaki bajer? Kurwa XD. Jaka rozkmina. No tu znowu delikatna górka. Co się stało, że mnie tak zwolniłeś? Żeby się ode mnie odsunął trochę, no bo ja pod górkę zwolniłem. Okej. Okay. Ale już napędzam. Na tempomacie mam 8.2. Ja do kasy dojeżdżam. A co się z tobą stało? Ja tam przez telefon rozmawiałem, więc nie ten... Zepsuł się. No co, no ten jebany Lukas... No, co się zrobił? Tego zagowało. Wyjebałem niego.
O kurwa, to będziesz wyjeżdżał z kasem, dopiero wyjeżdżasz? No już skinem idę na tabie. No to jesteś za skinem. No. Ja myślałem, że ty się teleportowałeś do kasem. Nie. Dobra, tu lewy pas łapiemy jakby, co? Spoko. Bo mi się skinął na tabie. Kurwa, jaki głośny ten retarder w tym dafie, ja pierdziu. Fajnie. O, jak zaczęło mi padać, zaczęło mi padać. Włączyłem sobie ostatnio deszcz. To niedobrze. Bo będziesz miał cały czas pewnie. Nawet jak dasz kurwa minimalnie. To i tak będzie padał, no. No ja wam nie szczerze wiem, powiem, że... Czekaj, co my dzisiaj mamy? Sobotę. Od czwartku jeździłem na Iberii, a nieraz deszcz mi nie padał. No bo to jest Hiszpania, nie? Fajnie tak jest? No fajnie, fajnie. Powiem szczerze, że fajnie. Jedyny minus to jest to, że 90% dróg to autostrada. Autostrada. Mało lądówek. Mhm. No mówię, tak, 90% to autostrady. Chujnia. Chujnia, chujnia, no. Pierdolę nie kupuję na razie. Kurwa, dawno nie jeździłem z włączonymi wycieraczkami. Nowość w grze, nie? Dobra, podwórkę mi zwalnia, oczywiście, zaraz mnie dogonicie. Ile masz koni? Co? Ile masz koni? No nie wiem, tam maksymalnie w dafie, nie wiem ile tam. 510. 530 chyba, czy coś takiego. No, tego. No. A to ile ton? Ile ton? Chyba 10 mam. No, miodek już się do mnie zbliża, widzę. Spowaj już mam. Hamuję. Oko mojej weko, kurwa, też zgadza. Dobra, środkowy pas łapiemy. O, już Gazprom nawet mam na tabie. No, no to ile? 8,5, 90, czy jak tam? Jeszcze 8. Ja na razie 7,5 trzymam. Czekaj, bo tu jest na razie i tak pod górkę. Trzymaj się, no właśnie. I Beko daje radę. No chyba, że ustawi 8,5, Kacper, co ustawi 9, też jak będziesz na paskim, nas nadganiał. Przecież on jedzie normalnie, co ty chcesz? No to ja ustawiam 8,5. No oczywiście, że tak. Do 9,5, 9,6 daj Kacper i nas dogonisz bez problemu. Dobra, 8,5 na przodzie. Zaraz będzie z górki. No teraz właśnie mam z górki. 8,5 na blacie. Deszcz pada, co ty mówisz? No u mnie tak. Okej. Okay. Ale ja mówię w realu. Nie, w grze. Ja mam wyłączone całkowicie pogodę. Dobra, ja wziąłem 9,0 i lecę za cichym. Czy coś kropi, no a to dobra. Będą truskawki. Była zajebista pogoda. Teraz dopiero się zaczęło tak chmurzyć już. O, jak miło z górki. Ja powiem szczerze, że po otwarciu szyby w czasie deszczu też słychać ten deszcz głośniej. Fajna opcja. Cichy, ile masz? 8,5. Hamuję do 8,5. Nie, bo miałem 9,0, wiesz. Za szybko się zacząłem zbliżać. Nie wiem, tam Kasper znika z tego staba, więc... Słuchaj, nie, jedzie, mnie, jedzie. Ja tu mam 470... Ja mam 60 metrów do skina. No to zwiększ tą odległość, bo zaraz jak wyjebiesz mi w dupę. Dobra, tu będziemy zjeżdżać w prawo na najbliższym ślimaku. I tak myślę, że żeby 9 dych ustawić, sobie tam Kasper na wieżę ustawisz więcej. No chyba, że naprawdę to o tyle do tyłu zostanie, że jak zjedziemy po tym skręcie w prawo na autostradę, to tam Kasper daj znać, jak zjedziesz też na dół. Trzymaj się prawej strony, no. A następnie to ustawię 9 dyszek. Dobra. I sobie tam na wieżę ustawisz 9,5, obyś nas nadganiał. Okej. Skręć w prawo. Ale powiem wam szczerze, ja jeździłem bez tego deszczu, ale ten deszcz jednak ma swój klimat jakiś. No. No, zawsze coś innego, wiesz. No. Wycieraczki trochę popracują. Jak tam Kacper zjechałeś z tego ślimaka na prawo?
No właśnie wyjechałem. Dobra, 9 dyszek na przodzie ustawiam. Luz. To rozbuja się do 9 i ja wąt. No już mam 9 dych. Retarder mnie hamuje, z górki tu jest teraz. Ja sobie na manuala przełączyłem teraz moje renuce, bo pod górkę jednak można... Postaram się przewidywać przyszłość, za pół minuty Kasper powie, kurwa, przejebałem. Nie, Kasper, tam jakby to, to maksymalnie 9.5 ustaw sobie ten pomad, więcej nie ustawiaj. Dobra. Na tym pomadzie jadę, panie. Ale powiem ci, że w realu też tak w dafie chodzi. Głośno ten retarder, bo ostatnio nawet oglądałem przygody trackerki, coś takiego. No. Na Discovery. I ona, klientka właśnie jeździ dafem. I też tak w chuj głośno. Twoja klientka? Co? No nie wiem, ja tym dafem to za dużo nie jeździłem, więc ciężko mi powiedzieć, czy mówię, tak że normalnie. Twoja klientka. Nie, no ta na Discovery, słuchaj, no domyślam się, jejku, no co ty. Lekko pod górkę, uwaga. I kontrę mamy. Kontra. Oby nam nie zajebali. Właśnie, czy na autostradzie można też nazwać kontrą? Raczej tak, ale taką... nie barierki. No właśnie. Bezstykowa kontra, o. Nie, bez kitu powiem, że włączyłem ten deszcz i jak go wyłączać, to na razie nie będę, bo fajnie się na tym jeździ. A tu jeszcze w tym dafie mam takie fajne trzy wycieraczki, kuźwa. No. Ja pierdolę, ale mi oczy zżółkły. No się. Oczy mogą zżółknąć. No. Żółtaczkę dostałeś? Żółtą taczkę. Dobra, na najbliższym ślimaczku w prawo będziemy zjeżdżać. Wiii. Czy będzie jakaś przerwa? Nie, znaczy... Nie, no ja bym też mógł jakąś przerwę zrobić, bo tak w sumie to mnie też zaczyna pompka cisnąć. Ja trochę. Za 10 minut będę kończył, tak zrobię. To za 10 nie, minut. Za 10 minut, mówię się o 19. No przed 19. Za 5-10 minut będę kończył, tak. No, na lewym, w sumie na najbliższej stacji. Na tym lewym to uważajcie, bo przechyla. Zjedź w prawo. Uwaga, bo ja tam dohamowałem. Lekko. Ja też musiałem dohamować. O, przestał upadać. Z prawej coś wjeżdża, uważajcie jakiś random. Przyjąłem. Ale dobra, wjechał za mną. Komuś pikło. Mi. Słyszałem, no. No kurwa, co ten typ będzie jechał 70 czy co? Ja na przodzie cały czas 9 dyszek. Za mną jedzie. Znam, że go próbuję wyprzedzić, ale widzę, że... Nie, no właśnie, potrzebujesz, żeby zwolnić? Lewe, bo on tak odpierdala coś. Nie, nie, mam 150 metrów do skina, także. No i bardzo dobrze. U mnie pikło, bo akurat wcisnąłem lekko gaz i spojrzałem się w lusterkę. Ale bezpiecznie, bezpiecznie. Jedziemy dalej. Ale o dziwo, nawet mi kurwa grafika jeszcze nie buczy. I bardzo dobrze. Nie wiem, co się za mną dzieje, ale kurwa jakiś... Ale z tego, co widzę na mapie, to się ścigają. Tak, nie tam... no kurwa, jechał typ 70, zacząłem go wyprzedzać i nagle przyspieszył, więc nie wiem, czy on będzie zapierdalał, czy ty... nie. Więc dla pewności kurwa wolę go wyprzedzić, niż mam i tak 70, nie, 60, okay. 80. A tym bardziej, że ja mam 9 dech, no nie? No, tylko chcę sobie dystans zrobić do niego trochę. Mam 50 metrów, myślę, że mu tam będzie za to... Przez... I będą... Za kolonią będziemy mieli stację benzynową. No, to ja tam się z wami rozstanę. Tak, o. I się w sumie zatrzymamy na taką szybką zapiekankę. Tak. Dobra, prawy pas tutaj łapiemy już dalej. Bez sprawy będę wyjeżdżać. Nie, stoją, no.
stoją tam, także jest spokój. A i gość się jedno z dupy pojawił. No, widziałem jest, właśnie jak tak na mapie. Mobilki podrzuci ktoś jak wylot z kolonii? To co? Ja nie, nic. Ten Dafik fajnie jedzie, podoba mi się. Nie no, Dafikiem ogólnie się fajnie jeździ. Stabilny jest przede wszystkim w zakrętach czy coś. No na chujowa. No znowu jakiś typ odpierdalasz. No. Ale ten klasyczny, ten stary właśnie bardziej mi się podoba. Chyba serwery się ogarnęły. Przed chwilą jak wyprzedzałem. Cześć Strzała. Cześć. Siema wuja. Witajcie wszyscy. O kurwa, ale jestem zmarnowany. No, trochę jestem zmarnowany, bo się przeziębiłem. Ulala. O kurde. COVID? Nie. Nie, w Niemczech jeszcze są inne choroby, spokojnie Kacper, tam jest normalny kraj. No. Tam normalnie ludzie chorują na przeziębienia, a gry... Dokładnie. O, masakra. No, napomniałem, że to tylko w Polsce teraz wszystko przepisują. No, także ja jestem tak padnięty przez tą chorobę, że nawet nie mam siły tego usiąść, bo się pogadać z babą ciężko. Masakra. Nie, ale co nie mam, może być COVID. Dobra, tam nie wiem, jak macie możliwość, to zupełnie lewy pas łapiemy. Gościu wyprzedza lewym, uważajcie. W środkowym wyprzedza. Nie lewy. Środkowy na razie. Dobra, bierzemy lewy. Tylko przede mną widzę, że jest kumulacja tych... Ty, kurwa, dojechaliśmy chyba do tych, co jadą, kurwa, z tymi, kurwa, lokomotywami. Naprawdę? Nie, to nie oni. Dobra, zwalniamy. Co się stało, młody? Dobra, teraz mamy stację benzynową po prawej, to staniemy na chwilę, tam miodek się odłączy. Jedź, Kasper. A my sobie tam... Hamujcie, ej! Zaliczymy. Hamujcie. No ej, z przodu najechał gościu i mi zajechał drogę, nie? Idealnie. O właśnie, ty no mówię. Kretyn, a ja mu jeszcze kurwa ten, awaryjnymi mrgałem, żeby się zatrzymał, nie? Tutaj kto tam chce sobie od razu przytankować można? Ja pierdolę z tymi powiadomieniami. Weź go, Scream ten, zeportuj od razu odtrwany. Ale to jest kino. Dałem mu reporter. Pewnie będziesz się ustawiać na parkingu. No pewnie się tak ustawimy na chwilę. Dobra, ja się przytankowałem. Ale tam pracuję. To ja wam miejsca nie będę zajmował. Idź prosto. Fuja, halo? No, halo. Dobra, także no ja wpadam. Pracy... Zambrzyk, czemu żeś nie łapał skrajnego prawego? No bo przed... Aha nie, przede mną jest miodek, kurwa. Ale miodek to będzie uciekał. Ja wiem. Ja uciekam. Wiem. Plecam znowu. Siebie z tym, z cichem. Dobra. Także dzięki za konwój. No spoko. Marka. No hej. Dwie minutki przerwy technicznej. Dobra. Taka do piekankowej. Skąd tankujesz się? Tak, dotankuję trochę. Ból tak. Ciężka akordówka. No, to w ogóle ty wszystkie noski widziałeś, nie? Co mi gościu drogę zajechał, czy nie? Tam. Coś tam widziałem, ale mniej więcej. Dobra, czy ja teraz zedbę na chwilkę? To niezła premiuma. Kurwa, Master Track mi się przypomniał od razu. Te wszystkie trąby. Mówi ci to trąba bomba.
Hello? Hello, everybody. Ty, ale jaki tu jest ruch, kuźwa. Nie, te kolorki są fajne. Tak. Zgodzę się. Zauważę na internecie właśnie niezbyt miły suchar. Czym się różni kierowca tira od tirówki? Kierownicą? Płcią. Obie kurwy. Aha. Często mówię, że taki suchy, nieprzyjemny na nasz temat. Kierowca tira. Co, jedziemy? Dlatego mówię, że to suche, nieprzyjemne na nasz temat. No. Tak. Młody? Jestem. Dobra, czekajcie, poleję sobie tylko piwko. Kasper? Nie jestem. Dobra, Gida. To ja startuję. Czekaj, zmiana kolejności, panie. Ja tam premiumkę. Aha, o kurwa. Dobra, teraz... ja tym pomad 6 dych ustawiam. Teraz ja zamykam. Dobra, ja 9 dyszek, czy tak się jak ustawiam. Mhm. Ta młoda odległość ode mnie. To jest. Kurde, masakra dzisiaj z tymi serwerami. Na razie się ogarnęło tak z tego co patrzę, ale... Ta. Dobra, tu jakby co, to nie wiem czy tam z tyłu co się dzieje, lewy pas musimy łapać. Lewy pas, affirmative. F7 plus enter. Ciekawe co to jest F7 plus enter. Spróbuj, powiedz. A tu forma C, kurwa. Ile masz skino? To co? Z przodu stoją, hamujemy do zera. Co oni zrobili? Hamujesz tam za mną, skino? Oczywiście. Co oni zablokowali, kurde? Dobra, ruszają się. Chyba tam mieli jakieś zwarcie. Dobra, lewym pasem będziemy ich wyprzedzać. Jakiś jeden typek stoi tutaj na boku. Ale tu widzę jakiś kurde pseudokonwoik przed nami. O kurwa. Idę trzy ognie z tyłu, ja pierdolę. I wszystko kurwa. Jasne. Moje oczy. A tu znowu będziemy łapać lewy skrajny. Ja nie będę ich na razie wyprzedzał, bo nie wiem jak oni jadą. Kto tam zamyka? Ja. Kurwa. Don't blocking. Uważajcie, bo tu coś kurde kombinują. Uważaj, wbijam na lewe. Stójcie. I zamrzyk, puk. Ktoś mi ładnie w dupkę wjechał. Don't blocking recording. Go! Ja tam jadę, kuźwa, zobaczyć co się dzieje. Cześć, już jedziemy. To dawaj, skinę przelewa, będziesz ich nagrywał. Typy się zderzają, co za... No, daj mi wjechać. 0-0-0-0-0. Oni chyba jakieś porachunki między sobą załatwiają. Masakra. Co tam się dzieje? Macie włoska, kurwa. I lokalne interesy. Jedź prosto. Ale Gosia w ogóle nie słychać? Na razie się toczymy powoli, bo widzę, że kurde coś typy, kurde tutaj chyba jakieś porachunki między sobą załatwiają. Jak na ustanie. Tak, no. Się zderzają skurwysyny. Co za debile. To bajnika, możemy to załatwić. Oj, tak, byczku. Plus jeden. Admin going. Dobra, wyrzecie, po prawej kurwa bez naczepy stoi. Przejedźcie to raz, dwa. Dacie radę ich wyprzedzić, czy nie za bardzo?
No tak ciężko będzie, bo kurde, oni tak jadą, jeden na lewym pasie, dwóch na prawym. Dobra, próbuję ich wyprzedać. A i tak musimy lewy pas łapać, łapiemy lewy, uwaga, lewy skrajny. Trzymaj się lewej strony, a następnie jedź dalej prosto. A i można jeszcze tym prawym pasem przejechać, bo tam jest zebra. Jedź prosto. No ale się wpierdzielili, kurde nam, no. Trzeba ich chyba wyprzedzić jak najszybciej, bo to nie ma sensu się. Dobra, czekaj, bo oni się przede mną też wyprzedzają. O, i sobie zajrzają drogę. To lepiej trzymaj dystans, co? 2 metry, nie? Wystarczy. No, coś koło tego. 2 metry. Resender recording, resender recording. Recording. Tu heady tam po prostu są, kurwa, i tyle. Dobra, dawaj młody 9-5, podgonimy ich trochę. Resender, report, go. Tak, tam gościu chce wyprzedzić, ale ten go z przodu, kurwa, blokuje. Dobra, trzymajcie prawej strony, bo tam z tyłu widzę, ktoś wyprzedza. Kacper. Weź, weź, dalej go łyknę. Panator. Panator. Jak ja jadę przed tobą, kurwa, zjedź na prawy pas. Tylko nie te słowa, panator. Poczułem piwo. To się też skończy. Z plecy mamy jeszcze tego jedno ze stoni gościa. Jebać plecy. Dobra, ja na razie 9-szek jadę. A, tu lewy pas łapiemy. Lewy skrajny. Trzymaj się lewej strony, a następnie jedź dalej prosto. Jedź prosto. To za dzień normalnie na popaprańców na tym drugim serwerze, no masakra. Wiecie co, ja ustawię może 8-5. Niech oni sobie odjadą trochę od nas i tyle. 8-5 na przodzie jak coś. No akurat ten typek wyprzedzi elegancko. Ale kurwa, ten przed mną też zwalnia. Co za kurwa człowiek. Uwaga, zwalniam. Kacper, kurwa, trzymaj się prawej strony. Gęsiego jedziemy. Dobra, kurwa, wyprzedzam chuja, bo już mnie to zaczyna. O ile się rozpędzę, to 90 w ogóle. Dobra, wyprzedziłem tego jednego. Ja zapalę bidut, będę musiał spierdalać, bo mam niezapowiedzianego gościa. O! No, blokuje. Typek z przodu. Z ziomkiem się dawno nie widziałem, jest w okolicy, mówi, że na fajkę wpadnie, więc... Najwyżej dokończę to potem. Dobra, tu łapiemy i tak skrajny lewy pas, będziemy na ślimaku jechać. Musimy lewej strony się trzymać. Już się gdzieś rozjadą te debile też. O, wyjebał się, jest do zera. W sumie prawą stroną, możemy go bzyknąć. Następnie jedź dalej prosto. Good job. W sumie to 2/3 konwoju przejechałem, także. Dawaj. Jedź ty kurwa tym. Dzięki. Jedź prosto. Dobra, na tym ślimaku jak wjadę na górę, nie wiem czy tam ktoś z tyłu został, to... Nie no, jedziemy wszyscy w miarę, jedź normalnie. Tak, wszyscy jesteśmy, no. Ja tu muszę zwolnić, bo ja się z tym wyjadę. To będzie jakaś stacja, więc ja na tej stacji stanę, wylećcie sobie dalej. Okej. Dobra, ja 8-5 na przodzie póki co ustawiam, żebyście wszyscy dojechali. Ale ten ze Stoni kurwa też coś zwalnia, co za kurwa. No jedź 9-5 cichy i go wyprzeć, no. Mojego kolega idzie tego. No i teraz przyspieszę. Dobra, 9-dyszek.
O kurwa, ale gościa laguje, prawy, kurwa, ja pierdolę. Co on odpierdziela? Lecę 9-7 za mną, na te mody, bo ja tu zjeżdżam, wiesz, na stację zaraz. Dobra. Także możesz ich sobie tam powoli doganiać. Kasper, uważaj, bo tego typa laguje. I to sporo. Nie, dlatego go wyprzedam. Dobra, to 9-5 ustawiamy, go obcykamy. No, 9-8 nawet dajcie. No ja mam te 9-8, żeby już go was dogonić. Uwaga, zapisuję. No, estończyk, zdziwiony, że nie premium zwykła. Dobra. Dobra, ja lecę. Możliwe, że jeszcze wpadnę tutaj dzisiaj na dokończenie tej trasy. Jak nie, to jutro gdzieś tam do południa będę. Okej. Także do, nie wiem, potem bądź ewentualnie chwilowego. Uważaj, zajeżdża ci drogę. Widzę. Tam wszystko się przesuwa, które idzie z tułem. To za blocking go można zreportować też, albo za ramming. Alt F10, zapisano film. Dobrze, nie, F4. Ty, jakby ktoś tak miał save'a, to bym się wyjebał na łopatki, nie? Ja tego tutaj mogę wyprzedzić, ja. Co ty mówisz? We pierwszej gości, dzięki. Dude. Mam. Zjechał, jest. Zajeżdżam do skina powoli. To było 6, zostało 4. No i tak bywa. Dobra, brameczki przed nami. Najlepiej jakby się trafiła 30 i gęsiego byśmy przejechali. Dobra, są dwa te telepasy. Dobra, za Kasprem gęsiego, bo tak to się nie zamknie bramka. Nie mogę, bo za wami gość o ten. Aj kurwa, za bardzo zwolniłem. Tylko tam mu nie zajeść drogi, młody, bo on mruga światłami, tak, jak wie, coś, wie. Także wiesz, na spokojnie. Samy w kupie wszyscy. I oni też tam z tyłu ci jest, no te strony, oni też są razem już. Kasper, co ty kombinujesz? Wiesz co, drapałem się po nosie, tak mnie... Po dupę się drapuje. Ja pierdolę. Nie wiem co on gada w ogóle, kurwa, ledwo co słychać. Mhm. Dobra, teraz tak będziemy na prawo zjeżdżać. Wolu ma. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. 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 Zjedź w prawo. Zapisuję. Tak, uważajcie, żeby was tutaj nie ten, prędkość nie przejebało. Nie, no ustaw mi trzyma na 9-9. Ustaw 9-5, Kacper. Dobra. Młody, oni za tobą pojechali, czy prosto? Prosto. No to możemy 9-5 ustawić. No ciekawe, bo ten typek cały czas, kurde, ten Dark Knight się trzyma 390 metrów, to musieli za nami pojechać. Niemożliwe. A jest tam, no, są, no. To w prawo pojechali jednak. To z nami. Czekaj, oddalają się, także dobra. Jest okej. Teraz w telewizji ciągle na okrawcie gadają. Lepiej to jak. W Smoleńsku nic nie gadają? A powiem ci, gdzie no, czy na TVP, czy na TVP Info, gdzie ciągle Krawczyk, nie? A w Smoleńsku to tylko taki mały pasek był.
Nawet no, w telewizji tej nie pokazywali uroczystości no, Smoleńska. Tylko za udzień pogrzebu. No to za miesiąc Kurski zamiast dostać 350 milionów, to dostanie 250. Bo się nie spisał chłopak. I wujo Kaczyński nie da kurwa tyle, ile miał dać. I parastatek, i będzie parastatek. No. I się Krawczyk przekręcił, dostał dwie dawki szczepionki i... Ale niby to nie był COVID, nie? No nie, oficjalnie to nie jest COVID, tylko prawdopodobnie przez tą szczepionkę. Zator. Bo on podobno jakby chodził do szpitala, to już był zdrowy. No tak. Ja w ogóle ten pogień oglądałem, nie? Właśnie jego na TVP Info. Powiem wam, że ta żona tak pokaże, że to szok. Trzymaj się lewej strony. Na trumnę się kładła. Co ty gadasz? No. Już spod publikę chyba. No co wiem. Nie, oni się bardzo mocno kochali, także wiesz. O tyle lat razem. Ja tam jakiś tam fanem Krawczyka nie byłem, ale... To jest kino, ty lubisz życie na krawędzi chyba, co? Był taką dosyć ikoniczną postacią. Czy wiesz, no każdy znał jego piosenki, tak? No. Ale oczywiście Duda i tak dostał no hejt niezły na internecie. Ta, bo młodzi lekceważą jego muzykę. To co? Co cichy mówisz? Życie na krawędzi lubisz. Czemu? 50 metrów odległości. A, bo się tego pijem, bo Paula przyszła. No co tam, mówcie dalej. A ty młody nadążasz? Pewnie. Bardzo dobrze. Mam 132 metry do tego skina. No i elegancko. I Weko to jest dobry ten tir. Tak, globogryzarka chyba. A nie jakiś Volvo. Premiumka to jest ciężarówka. Nie znajdzie się. Szczerze wam powiem, że chyba sobie pojeżdżę tym DAF-em. DAF-ik spoko. No, fajny DAF, nie powiem. Ej, dawajcie kiedyś... Adrenalina deska tak, rozdzielcza mi nie podchodzi. Dawajcie kiedyś jak ten, jak będzie jakiś taki... Musi być tylko fajna VS-ka taka z dystansem. Kiedyś na jakieś tam urodzinowe, jak nas jakaś VS-ka fajna zaprosić, czy coś takie to tak... kolorki? Kolorki różne, no, tak odjebiemy. No. No to 17 kwietnia zapraszam. Można by było. Ale nie, że na urodziny od kogoś faleski, nie, od nas faleski, tylko ogólnie. Nie, ogólnie, z jakiejś innej firmy, urodziny innej firmy nawet, czy coś, nie? No, a la fajerwerki normalnie. W sumie my od samego początku żeśmy takie różne dziwne akcje odpierdalali, to można by coś odpierdolić. No. I firmy przyczepy na inne kolory. No. No właśnie, i własne naczepy też na takie... I chuj, kurwa, Lightback Trackers i obok dopisek LGBT i chuj. To oni by się dlali. LGBT na tłoki? Strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. O, Coffee Dance. Zaraz no, Kasper chyba wywali, coś mi się dance, wydaje. Że Kasper coś odwali zaraz. Tylko nie rób tego specjalnie pod publikę. Żeby to było realistyczne. To, ale to jest wąsko, ja pierniczę. Strasznie. Przygotuj się do skrętu w prawo. No napędzaj tą premium. Skręć w prawo. Furmanką?
Znajomy most. Anu? Tak, kiedy żeście się poznali? Co? Renata kiedyś go tu przyprowadziła. Aha. Kudeczkę razem zapieli. Jak tam przody, ile macie? No niby tam ponad 9,5, ale zanim się rozpędzimy, panie. Ja tu sobie na chwilę 9,4 ustawię, żeby się od Kacpra oddalić. Jedź prosto. Dobra, na lądówkę wieszamy. Znowu bromeczki będą. No, tak chwilę. No, szybkie tankowanie. Pit stop? Przygotuj się do skrętu w prawo. Dobra, odhamujemy prawy skręt. Skręt w prawo. Chyba tylko jedna jest. Więź się go. No najlepiej, bo się tak to nie zamknie. Nie, dwie były ten. Nie, chyba. Jedna jest, 30. A da po prawej to co? No to trzeba było pojechać, to byś zobaczył. Nie kurwa, napędzaj, kurwa! Mi się wydawało, że czynna nie, była. Nie, nie czynna. Nie, ta prawa to ślepa była. Albo X. Aha. To jest coś takiego jak strzała, kiedyś właśnie też się pierdyknął. Pamiętam, że myśmy pojechali normalnie prosto lewą, a on się wpieprzył w prawą i też właśnie była nieczynna, bo to nie widać z daleka. No, bo to nie widać z daleka tego X-a, nie? Tak, było. No. Prawo teraz, no ale. O, Kacper, ale żeś odwalił. Trzymaj się prawej strony. Odjechałeś, jak nie wiem. Nie, pocenek tego. Gazotu zadziałał. Zjedź w prawo. Gazotu? No. Gazotu z dupy. To bliziutko, 170 zostało. Dobra, wolniej jest beczka, bo. Nie, jedź, tu już tak. No, już sobie tak wiesz, spokojnie. My cię dogonimy, spokojnie. No. Ustaw sobie tam 9,5 i leć tyle. My mamy jeszcze tą tolerancję, żeby cię dogonić. Ja mam jeszcze 225 km do końca. Czemu tak daleko? Bo mam na Boiserie JP, tam gdzie nie będzie. Dobra, tak. Ja to mówiłem na początku, żebyśmy wszyscy zjechali na tą samą firmę, ale to w sumie bez sensu, bo i tak co wiecie, robiłem na początku, to. Było więcej ludzi, nie? No. Tak, więc już nie ma sensu. Więc tak jak teraz będziemy mieli drogę, tak się rozjeżdżamy, najwyżej tyle. Kiedy pijesz pod blokiem, a sąsiad się uśmiecha i gdzieś dzwoni. I jeszcze rudy dodatkowo. Pozdrawiam sąsiada. Ja pozdrawiam sąsiada i straż miejską. Dołączy się pan. Halo, straż miejska. Mój sąsiad pije piwo pod blokiem. A wie co pana co robi? Co robi? A pije piwo. Pod górkę zwalniamy. Nie, nie patrzysz tak na Piotera i myślisz, jak ten plemnik wygrał. Kuźwa.
Dobre, dobre. Aż to napiszę. To właśnie ostatnio na naszą stronę lightbackową na fejsie to ktoś wrzucał jakieś zdjęcia? Nie. Trzeba wrzucić tego konwoju. Ale to ja nie mówię o tobie, bo ty i tak nie masz tam dostępu, żeby wrzucić. Ale w ogóle, nie? No ja w sumie te zdjęcie teraz będzie można wrzucić z takiego spontanicznego konwoiku. LGBT. Napisz, że wspieramy LGBT. To będzie prosty zabieg. A za drzwiami tego sali operacyjnej i te murzyny wstają z chłopu węzła. Ja pierdolę. Panie, ściany krzywe, to będzie drożej. Kto się wdzielił? Cichy odblokowuje mapę. A jak? Akurat miałem taki kawałek, kurwa, szary. Ja też mam, ale tylko spryjałem. No i niecałe 50 klocków mi zostało. Mi 117. Trzymaj się prawej strony. Nie, czyli się nie będę wam. Co, pojechać prosto? Pojechać prosto, ja no. Jadę prosto. O, Kasper już przytula barierki. Ciepła przynajmniej była? Lepsza od Renaty? Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Oj! Kurwa, ale bym się wyjebał. No, oj, oj, właśnie oj. Strasznie przegina tą platformę. No normalnie to byś taki zakręt wziął 60, tak spokojnie, nie? Tutaj no, 60... Na pewno. No, tu 65, 19 ton i leżysz. Dobra, ci nie spi. Otwieraj, kurwa, dobra, otworzył. O, nie otworzył. Tak kurwa! Dobra, jadę. Ty patrz, ale otworzyła mi się, kurde, jebana, a i tak przywaliłem. Jeszcze jest blokada przed, ja jakiś czas, kurwa. Ja tam jeszcze jadę. 6 klocków mi zostało. Na rondzie zjedzie. Kacper, co stoisz? Ja jeszcze i zakręt, ale nie wyszło. Ej, gdzie mnie tu naprawy? Zjeżdżaj mi stąd, o kurwa, bo będę leżał. Kuźwa, weź, posłuchaj się lewej strony, co? Ty patrz, normalnie jak mnie chciał zepnąć z drogi, no. Bożeś ty mordę, Kasper. 19.17. Oj, oj, oj! Kurwa. Chyba na ten dorek najdalej jedzie, kurwa. No! Ten drugi też. No, faktycznie. Oj, oj. O, już mi zniknął. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo.
Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Jedź co kurwa, wszyscy tej samej firmy mamy? No ja tu mam po prawej. DHV ja mam. Skręć w prawo. Ja mam te Linestę. Mów cię za siebie. Ja jeszcze jadę. No jakbyś ten wziął tak daleko. To była miła przejażdżka. A ja wiem, że to jest tam. Dobra, dobra, już cicho, nie słuchaj, będzie więcej kilometrów. O, 1500 elegancko. 304 poziom w grze.